Można? Od przedliczników. Ziemniaczki przyniosłem. Telegram. Dzień dobry. Jestem Piotr, a to Jan. Chcę o coś zapytać. Świadkowie Jehowy? Tak, skąd pan wie? Udawaj, że to całkiem normalne. Wiecie, moja ciocia jest świadkiem Jehowy. Rozmawia ze mną czasami. Ale mamy różne poglądy. Ja mam swoją religię. Musiałem postawić na kamuflaż. Zerwieńko, moja truskaweczka... Jasny gwint. Rozumiem to. A, no i dobra, więc tak. Miło rozmawiać z kimś, kogo interesują sprawy duchowe. A pana zdaniem, gdzie można znaleźć dobre rady na temat szczęścia? Dzięki trafnym poradom zyskuje u Urwisów przydomek wujek dobra rada. Znajdź dla mnie radę, wuju. Zgadzam się. Przecież to dziecinnie proste. Proszę zobaczyć, co mówi psalm pierwszy, werset pierwszy i drugi. Mam dziwne przeczucie, że to jeszcze nie koniec. Janku, mógłbyś przeczytać? Dobrze. Dziękuję. Zgodnie z tym wersetem, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym? On chce nam przekazać jakąś treść, tak jakby. Co? No powiedz, wydusz to! O co chodzi? Uważać, z kim się zadajemy? Doprawdy? No to zobaczmy. I see you're a fan of scotch. Do you know anything about Irish whiskey? Yeah, I'm not wild. My wife likes it. Yeah. Jameson's always. Yeah. Ciekawy kadr. O, tu pan ładnie wyszedł. W zasadzie tak. Biblia wspomina o jeszcze innych ważnych czynnikach. Na przykład mówi, jak na nasze poczucie szczęścia może wpływać materializm. This is JW Broadcasting. Ostatni rok był dla nas bardzo dobry. Następnym razem możemy porozmawiać na ten temat. Dobra, przecież widać, że wariat. Dobrze, ale nie myślcie, że zmienię religię. Tak, rozumiem. Strata czasu. Jak wspomniałem, jestem Piotr, a pan? A ja mam paszport Polsatu.